Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Kolejny magnetofon, który udało mi się odrestaurować. Tym razem moje Akai GX215D 1980-81. Ciężko stwierdzić, nie było nigdzie dokładnych informacji ani wybitych dat. No i cóż, co ja z nim zrobiłem, co nie działało? Nie działało na dzień dobry przewijanie szpulki, niestety, w szczególności osiemnastki, to mamy troszeczkę mniejsze, nie chciały się dowijać, trochę nierówno grał, nie chciał po prostu taśmy dociągać na końcu. Gdy dochodziliśmy do końca szpuli, no po prostu zwalniał, nie dało się działać. Co zostało zrobione? A zrobione zostało dużo, bo praktycznie całkowita renowacja. Zaczniemy od tej strony, czyli później go złożę w całości, zobaczycie jak on wygląda, no ale idąc od góry. Regulacja naciągów hamulców, trzeba było je dopasować, żeby szpulki ładnie hamowały. Wszystkie miejsca, gdzie trzeba nasmarować, naoliwić, troszkę licznik też, jak najbardziej zrobione. Wszystko wyczyszczone po kolei, ustawione równo talerzyki, jak to nazwać, końcówki, żeby jak się kręcą, tutaj chodziły w osi, a nie bujały się. Wiadomo, nie da się zrobić tego idealnie, ale tak, żeby było dobrze. Oczywiście tutaj cały mechanizm pauzy ogarnięty, żeby też działało wszystko wyczyszczone, przesmarowane. Uważajcie na te części tutaj, czyli to i to, tą część. Tutaj pomiędzy nimi jest kuleczka. Jeżeli byście chcieli spróbować przewinąć i włączyć play w jednym momencie, macie magnetofon do śmieci, bo to jedynie można gdzieś w druku 3D co najwyżej dorwać, albo kupić drugą sztukę na części. Oczywiście smarowanko wszystkiego, jak widzicie, on cały czas chodzi, prawie go nie słychać, ale to też przejdziemy do, może z drugiej strony. Oczywiście silniki zostały całe rozebrane, przesmarowane, wszystkie osie, jedna, druga, silnik trzeci, który macie tutaj, bo niestety ten magnetofon jest trójsilnikowy, ale niestety sterowanie kapstana jest na pasku. Dalej cały mechanizm tutaj sterowania, czyli przełączania, odtwarzania, hamowanie, przewijanie prawa, przewijanie lewa. Tu wszystko trzeba było nasmarować. Bardzo upierdliwa rzecz, a mianowicie i ciężko dostępna, czyli się dostępna, tak naprawdę rolki kapstanu. Tutaj jest, czyli rolka dociskowa do wałka kapstan. W większości już tych magnetofonów, które mają już ponad 40 lat, wiadomo, one się zużywają. A zobaczcie, jak wygląda aktualnie moja roleczka. Lekki ślad po taśmie, a nadal jest to oryginał. Co zostało zrobione? Rolka zdjęta, na wiertareczkę, ładny przyrząd ustawiony, kartka papieru i po prostu trzeba było ją zeszlifować, wyrównać. Dzięki temu nie ma tego zagłębienia po taśmie. Rolka chodzi idealnie, jest ładna, gruba, znaczy jeszcze na tyle gruba, że działa, i taśma praktycznie cały czas, czy to jest końcówka, czy to początek, czy to środek utworu, czyli nagrania na taśmie, działa idealnie. Co przy okazji, jeżeli gdzieś komuś coś zwalnia i powiedzmy w tym magnetofonie lub w tej rodzinie magnetofonów od Akai, tutaj po prostu nie dociska rolka do kapstana, kwestia jest regulacji tej dźwigni. Ona tutaj ma taki bolec, który odstaje, i tam między jedną częścią, jak zobaczycie sobie do instrukcji, trzeba ustawić tutaj wysokość około 2-3 mm i wtedy przy włączeniu play rolka idealnie, ładnie wam dociska. A mowa tak naprawdę o tej części tutaj i tak naprawdę tym czpieniu, który, o, tutaj on tu wystaje, gdzie on jest tam dalej wyżej miejscowiony. Dalej, kolejne tematy. Oczywiście wyczyszczenie toru taśmy, tak naprawdę pasta polerska i przepolerowanie wszystkich wałeczków, na których taśma idzie. Tutaj tych miejsc, gdzie działa wam auto stop i auto rewers, czyli jak zewrzecie te dwa punkty, taśma się przełącza na drugą stronę, mówiąc tak kolokwialnie, chociaż wiadomo, że nie o to chodzi. Tak samo wyczyszczenie tego tutaj. Tutaj mamy łożysko, które się kręcić powinno bardzo luźno. Jak nie, to można je wymienić. To jest 19x6x5, coś takiego. W instrukcji albo wymiary można sprawdzić, dlaczego. Jeżeli będzie kiepskie, to można sobie wymienić. Moje na szczęście wystarczyło przesmarować, wypolerować. Grało. Oczywiście tutaj dalsza część toru przesuwu taśmy. Sam głowic, zdjęcie, może jakieś tam wrzucę. Głowice mimo 40 lat, one są tutaj szkliwione, czy ten glass head, jak to tutaj Akai nazywało.
nie mają jeszcze zużycia, czyli myślę, że jeszcze trochę pograją. Co do regulacji samych głowic, na szczęście kasująca, nagrywająca nie wymagała żadnych korekt. Tutaj z racji tego, że ta część chodzi przód, tył przy przełączaniu tymi dwoma przyciskami, jeżeli chodzi o kwestię autorewersu, no trzeba było troszeczkę azymut głowicy dostosować i również jej odległość przy odtwarzaniu do przodu, też do tyłu. Tu są takie śruby, jedna tutaj, druga bodajże ta tutaj. One są na, no na pewno ta, na śrubkach wymagały czyszczenia. Idąc dalej, na dole na szczęście tutaj jedynie swojego czasu tu były takie gumowe kawałki, gąbki, żeby światło, jak założycie obudowę, nie przechodziło, tylko oświetlało wskaźniki, więc no one już się rozkruszyły w drobny mak, więc wymagało one wymienienia. Oczywiście żarówka do wymiany, bo się spaliła. Na szczęście potencjometry w moim przypadku nie trzeszczą, nie ma żadnego śladu, tak samo wszystkie te przyciski. Ktoś już wcześniej był, widziałem, na pewno były pryskane, więc nie musiałem ich w ogóle dotykać. I tak wygląda frontowa część całej renowacji. Przejdźmy do tyłu. Od tyłu to naprawdę działo się najwięcej. Magnetofon po zakupie miał tak naprawdę wyniszczone wszystkie kondensatory sterujące. To są takie papierówki, rify zabezpieczające. Ich jest tutaj kilkadziesiąt takich żółtych. Można je trochę wymienić na inne, ale wymieniłem je tak, takie same, jakie były. Wszystkie były poniszczone, połamane, nie działały. Przy nich rezystory, które też jakby widać tutaj, a może trochę kiepsko z oświetleniem, ale te małe niebieskie, wszystkie też wymienione, no niestety wymagało tego. Oczywiście na płytce wszystkie płytce sterowania, bo tu jest płyta sterowania, a tu jest płyta odpowiadająca za nagrywanie i odtwarzanie. Wszystkie kondensatory wymienione, niszkony. W płycie audio też kondensatory wymienione, niszkony. Muse, KZ Muse i parę Feingoldów. Co dalej? Jeszcze oczywiście kondensatory startowe. Niestety te, które tutaj były, już no, nie dawały radę silnikom, więc wymieniłem je na nowożytne. Wymieniony oczywiście został pasek, regulacja tutaj tego, żeby pasek nie spadał. To się robi tak naprawdę za pomocą jednej śruby z przodu, trzymającej silnik od kapsztana. Oczywiście te silniki wszystkie rozebrane. Tutaj w każdym tym silniku macie takie łożyska, raz, że one są smarowane i wokół nich jest kawałek filcu, który musi być nasączony olejem. Ja po rozbiórce tego to wszystko było suche i w tym, i w tym, i w tym silniku, więc wszystko musiałem nasmarować, przesmarować, wymienić. W zasilaczu, no tutaj nie wiem, czy będzie widać, jest tu z tyłu za transformatorem, wszystkie, nie widać, wszystkie kondensatory też wymienione na niszikony, aby to wszystko działało. Przeczyszczone tutaj kwestie odnośnie przełączników, przeczyszczony przełącznik odnośnie prawej, lewej ścieżki. Dalej to, co się działo najwięcej, tak naprawdę to, co zostało wymienione, to się mieści tutaj i jeszcze się mieści tu, plus jeszcze kondensatory sterujące z góry już gdzieś wyrzucone, bo to były śmieci. Czyli sekcja zasilacza, tutaj rezystory, które tam były w kwestii sterowania już popalone. No i to, co było w sekcji audio do wymiany. Poleciały tak, wszystkie tranzystory wymienione zostały na zamienniki. Jakie one miały nazwę? Gdzieś może napiszę w opisie, jeżeli mi się gdzieś przypomni, nie leżą mi gdzieś one tutaj, ale praktycznie wszystko zostało wymienione. Dalej, wszystkie kondensatory plus te kondensatory nisko upływne też, wszystko poszło na niszykonach, Feingoldach, przepraszam, kazetach i Feingoldach również. Wszystko zostało wyczyszczone. Następnie oczywiście od spodu macie możliwość kalibracji, więc podstawa przy takiej robocie to dobrze nagrana taśma kalibracyjna, gdzie macie sygnały testowe, to oczywiście zrobione zostało, czyli dzięki niej zostały ustawione poziomy nagrywania, poziomy zapisu, tak samo również azymut głowicy, praktycznie magnetofon został odtworzony do stanu prawie że nowego. Co zostało stare? Płytki, został przekaźnik, który na szczęście działa dobrze, trochę rezystorów, bo akurat nimi się nie bawiłem, wszystkie tranzystory, kondensatory wymienione, cewki tutaj zostały oryginalne, trochę rezystorów, tak to reszta elektroniki została tutaj wrzucona nowożytna. Dobra, spakujmy go w obudowę i trochę o tym, jak to teraz gra.
No i moje Akai GX215D złożone w pełnej okazałości. Co wam zapomniałem powiedzieć? Skrzynia. Oczywiście drewno. Coś, co ma 40 lat, przesiąka zapachami, więc co zrobiłem? Od wewnątrz zabezpieczyłem środkami typu drewno ochronne. Jest cała obudowa od wewnątrz wymalowana. Został naturalny kolor, co gdzie miało być czarne. Obrzeża zostały pomalowane na czarne. Czarno. Magnetofon złożony, gotowy do działania. Widać wszystkie funkcje na nim. Oczywiście auto rewers. Tutaj macie oczywiście przycisk taśma monitor, no bo oczywiście podsłuchujecie to, co nagrywacie. Jest tłącze słuchawkowe. Aqualizer, świetna rzecz. Powiem wam, że podbija wysokie tony fajnie, w szczególności gdybyście słuchali na 3,14, czyli na 9,5 cm przesuwu taśmy, a w wyższej też prędkości daje o sobie znać. Oczywiście możecie podpiąć mikrofony, z tyłu są dwa wyjścia cinch, jedno wyjście, sorki, jedno wyjście dinowskie, piątka, power, track selector, no i funkcje. No jedyne uszkodzenia, jakie przez 40 lat widać, że trochę było coś nagrywane, ktoś od przyciskania pauzy, znaczy się była źle zamocowana, lekko przyszurowana obudowa. Co jeszcze? Z rarytasów udało mi się nabyć razem z tym magnetofonem coś, czego prawie nikt nie ma, a mianowicie oryginalną pokrywę. Pokrywa trochę zmęczona, jest podłamany jeden rożek, ale coś zrobię, że to będzie piękny zestaw, wyczyszczone, albo stworzę nową, to się jeszcze okaże, wzór, w razie czego mam. Jak brzmi Akai po całej takiej naprawie? Powiem wam, że przed brzmiało dobrze. Wcześniej jakieś M2405 Aria, czyli polskie magnetofony, które no kojarzę, w szczególności M2405, bo to mojego ojca było, odkąd ja żyję, zawsze ten magnetofon działał. Jak brzmi Akai? Inna klasa. Po pierwsze, jak to powiedziałem dzisiaj mojemu ojcu, po takiej robocie, wymianie kondensatorów, restauracji całego Akai, to powiedzmy, że M2405 wyszykowane, super zrobione, też odrestaurowane, brzmi, powiedzmy, tak jak Akai na 9,5 przed jakimkolwiek remontem. Po remoncie tutaj jest bajka. Co w ogóle? Udało mi się nabyć fabrycznie nowe. Gdzieś tutaj posiałem chyba folika. Nie, jest! Nasze stylonki A35. Dzisiaj nagrywana. Będzie oczywiście trochę nagrań z tego, jak to nagrywa i odtwarza. Jest dobrze, ale już na zachodnich taśmach pokroju, powiedzmy, że... Sorry, że tu jedną ręką muszę otworzyć takiego baswa, to naprawdę zaczynacie czuć magię tego, co robi taśma, gdzie jak dla moje ucho nagranie na takiej taśmie, na tym Akai, brzmi lepiej niż nagranie ze źródła. Nagrywałem z mojego komputera i karty Creative Sound Blaster X5 i powiem wam, że to, co było z taśmy, lepiej brzmiało niż w głośnikach to, co szło z tej, otóż to tutaj może odwróconej, karty dźwiękowej, więc no jest moim zdaniem fajnie. Trochę nagrań będzie, ale w następnym filmie, bo wiadomo, niestety nowożytną muzę YouTube nam obcina, więc za chwilę też wrzucę wam kilka nagrań, jak brzmi taki Akai na razie na stylonce, ale później będą filmy już z lepszych rzeczy. No więc cóż, ja jestem turbo zadowolony. Sprzęt kosztował trochę, ponad 1500, miał być w pełni sprawny, idealnie działający. Wiecie, OLX, Allegro, lokalnie te sprawy, ale mi bardziej zależało na sztuce, która będzie w stanie idealnym, jeżeli chodzi o kwestie, no praktycznie zużycia. No może to sobie jakoś coś tam zrobię, dobierze się farbkę, poprawię, ale naprawdę jestem zadowolony. Sprzęt ma 40 lat. Zobaczymy, ile ze mną dalej po takiej renowacji wytrzyma. Tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.